Witajcie serdecznie, Jakub Kulik dla Fansportu. Są ze mną wyjątkowi goście. Pewnie muszę zacząć od trenera, Zbigniew Raubo. Witam serdecznie. Witam serdecznie, ale z tą wyjątkowością to bym jednak prosił delikatnie. Dobra, dla mnie wyjątkowy, więc to ja się pod tym podpisuję. No i Andrzej Wawrzyk, którego wszyscy na pewno znają. Może troszeczkę zapomnieli ostatnim czasem, ale no nie dał sobie zapomnieć i przypomina. Witam cię serdecznie. Dzień dobry, witam. Zacznę od ciebie, Andrzeju, bo gruchnęła informacja już pewnie gdzieś pod koniec stycznia, że zapowiada się pewien powrót, a w zasadzie chcesz wrócić do boksu, do uprawiania boksu. Co cię skłoniło do tego, żeby wrócić? Przyjście na salę do trenera, nauka przewrotów gimnastyki. No, na samym początku chciałem się cofnąć do sportu, czyli znowu, żeby się dobrze przyszedłem na salę. Nie wiedziałem, że nawet nie potrafię robić przewrotu poprawnego w przód i w tył. Dopiero mnie nauczył pan trener na sali. A jak już się nauczyłem w miarę robić przewroty, sądzi trener, że jeszcze nie miałem tych przewrotów. W przód robię idealnie, no w tył jeszcze mi nie wychodzą. No to już delikatna myśl, wejść na ring, jakaś technika, przepychanki. No i powstała myśl, że chcę się cofnąć do boksu amatorskiego, olimpijskiego, pojechać na Mistrzostwa Polski, a czemu? No mam 35 lat i to jest mój ostatni wiek, bo występowałem na wszystkich, można powiedzieć, w turniejach boksu amatorskich, poza kwalifikacjami olimpijskimi i oczywiście, jeżeli wszystko się uda, zdrowie da, zakwalifikowanie się i pojechanie w olimpiadę, to było niesamowite, po prostu takie spełnienie marzeń, takie, wydaje mi się, niesamowite zakończenie tej mojej długiej kariery, co została przerwana i tak skończona w nie taki sposób, jakim sobie tego życzę. Okej, okay, no ja zapytam trenera. Trenerze, co pierwszy raz pomyślałeś, jak Andrzej odezwał się, czy ludzie, którzy współpracują z Andrzejem, odezwali się i zaproponowali taką współpracę? Zgłupiał. No ta pierwsza reakcja, zgłupiał. No ale myślałem, że sobie Damian, bo to Damian do mnie zadzwonił, że żartuje, ale później przyjechał i poważnie zaczęliśmy rozmawiać o powrocie. Jak Andrzej przyjechał, to Andrzejowi zadałem jedno pytanie. Czy interesuje go Paryż? Andrzej powiedział tak. Mówię, no jeżeli cię interesuje Paryż, to możemy zacząć jakąś fajną zabawę. A z tą gimnastyką, co Andrzejek mówi, to mówi nieprawdę, bo jeszcze nie potrafi do przodu, jeszcze nie potrafi do tyłu, a to, że się przechwala, no to taki jest. No. Nie chcą go pochwalić, nie chcę ja go pochwalić, to się sam chwali. Może coś z tego wyjdzie. No, jeżeli Andrzejku, jeżeli to ma być, ma to być prawdziwy wywiad, to nazywajmy rzeczy po imieniu. I z gimnastyką na bakier jesteś, ale to się nie dlatego, że ty nigdy nie potrafiłeś gimnastyki robić, ty po prostu zaniedbałeś gimnastykę. Te kilka lat przerwy, powiedzmy sobie, luźnego życia, nie przebywanie na sali, to się gdzieś się zapomina. A ja po prostu przypominam mu te wczesne dzieciństwo i jeszcze mu tam nam kilka miesięcy zostało, żeby jak jeszcze opanuje lepiej prosty, to październik, listopad, wchodzimy do ringu i zaczynamy się bawić. No dobra, ja mam pytanie, bo ten boks olimpijski, jeśli dobrze pamiętam, to 30 lat minęło od ostatniego medalu olimpijskiego. Tam Andrzej Rżany był w 2004 roku bliski tego medalu, natomiast no nie wszedł do tej pary finałowej walki o trzecie miejsce. Natomiast się zapytam, jaki ma trener pomysł na to, żeby ten medal zrobić ewentualnie? Ojej, to pomysła to ja nie mam, ja mam marzenia, bo ja znam wielu, co mają pomysły, nie? Ale ja stąpam twardo po ziemi i wiem, że wiele rzeczy nie da się wymyślić, to trzeba po prostu zrobić. A nie zrobi się w wyniku sportowego, w wyniku olimpijskiego bez podstawowych elementów,
techniki, gimnastyki, wytrzymałości. To jest cały proces. Dzisiaj większość ludzi, którzy zajmują się sportem, chce iść na skróty, nie? I to z góry skazane jest na porażkę. Pan nadmienił, że Andrzej Ryżany był blisko. W Pekinie Łukasz Marszczyk był blisko, bo przegrał z Irlandczykiem, z którym powinien wygrać w cuklach, a jednak tam była ta wpadka i Łukasz też nie zdobył medalu, gdzie powinien. Uważałem, że ja będąc na Igrzyskach Olimpijskich w Rio, zawodnicy mieli realne szanse zdobycia medalu. Też poszło coś nie tak, jak powinno, ale to już jest temat na inny wywiad. To nie jest tak, że my jesteśmy tak strasznie daleko. Ten medal Wojtka Bartnika był bardzo, bardzo, bardzo dawno temu. Bierze się to z wielu powodów. To nie jest tak, że my nie mamy młodzieży, że my nie mamy zawodników, że my nie mamy trenerów. My wszystko mamy, tylko gdzieś brakuje tego zgrania. Sama... Kropki nad i też trochę. Nie, zgrania wielu ludzi, bo sam wynik sportowy to nie jest jeden trening i zawodnik. To jest, mówię grzecznie, to pani sprzątaczka, która sprząta hotele, sale sportowe, to kierownicy klubu, to związki, to ministerstwo sportu, to koledzy ze sali. To jest cała grupa ludzi. To nie jest tak, że Raul przyszedł, Wawrzyk, żeby Raubo mógł być na sali, to ktoś musi otworzyć tą salę. Tu się ograniczamy do dwóch ludzi. Nie, to cała otoczka musi być koło tego. Jeżeli to wszystko gra, to wynik sportowy będzie. A wystarczy w jednym gdzieś, w tym łańcuchu, jedno ogniwo szwankuje, nigdy nic nie będzie. Andrzej, 5 lat przerwy. Tyle aż? No, mniej więcej, tak jak 4, to bym... 4? 5, no prawie 5. Prawie 5 lat. Co robiłeś przez te 5 lat? Tak w skrócie, bo jeszcze pewnie o tym dłużej będziemy mieć okazję później porozmawiać. Natomiast jak się czujesz po powrocie, tak? No to tak, no w skrócie, co robiłem w tym czasie, to i to był na pewno to był i ciężki czas i dobry czas, bo trzeba było nauczyć się żyć, normalnie funkcjonować, nie było sportu, nauczyć się spędzać czas w domu, nauczyć się po prostu zajmowania, wprowadzenia firm, tak? No, musiałem się nauczyć wprowadzenia firm w Polsce, też prowadziłem firmę na Słowacji, więc no, ten czas był taki według mnie dobry czas, no bo często jest, że kończymy sport w takim po prostu wieku, że już na tą naukę prowadzenia firmy, no to po prostu już jest czasem za późno, albo też ciężko tego się nauczy. No ja to się nauczyłem, a że teraz jest możliwość i tak zgraliśmy się wszyscy według mnie w bardzo fajny taki zespół, gdzie wszyscy czujemy się ze sobą według mnie bardzo po prostu dobrze. No to jest ta moja po prostu no chęć pójścia na salę. No jeszcze no jak na samym początku przyszedłem do Nakotu, bo z trenerem znamy się bardzo dużo lat, ale współpracujemy na pierwszy raz, no to aż można powiedzieć, że na nowo tym sportem, gdzie się po prostu tak bardzo zauroczyłem, tak? Znowu chcę na salę przychodzić, chcę tam spędzać czas, daje mi sala bardzo dużo takiej radości. Więc w dzień jestem na sali, rano zajmuję się swoimi gdzieś tam sprawami, a codziennie wieczorem jestem na sali. I jeszcze coś tam było? Nie, to na razie tyle, zaraz będzie następne. Ja zapytam trenera, jak wyglądał wasz pierwszy trening i jak formę Andrzeja ocenia trener po tym pierwszym treningu? Jeżeli ktoś nie był na sali przez kilka lat, Andrzej nie pamięta, czy to 5, czy 4, ale po tym policzku Powietkina ma prawo nie pamiętać. I bo go tam Powietkin spoliczkował. Nie? Nie wiem, spoliczkował go. Przypomnieć, ale chyba właśnie czwarta, tak? Ale nie jestem pewien.
Wiesz, to normalne, że surowy, betonowy i trening, no jak każdy trening zaczynam od gimnastyki, od prostych elementów. I Andrzejkowi, no idzie to powoli. Jak odkurzyć zawodnika, który miał tak długi rozbrat z boksem? Jak go odkurzyć i jak wygląda proces przywracania go do formy? Poza gimnastyką oczywiście. Nie, to jest cała gimnastyka, wszystko, cała reszta bierze się ze sprawności organizmu. To się nie bierze, nie zada lewego prostego ktoś poprawnie, jeżeli jest pokrzywiony gimnastycznie, który nie jest skoordynowany. To jedno idzie z drugim i cała technika boksu, w ogóle wszystkie i sztuki walki, czy lekkoatletyce, jak ktoś jest nieprzygotowany gimnastycznie, gimnastyka ogólnorozwojowa, sama nazwa, ogólny rozwój, no to nie zrobi wyniku, a my jesteśmy teraz, wracamy od podstaw, gimnastyka i cios lewy, prawy. Okej, okay. A ty Andrzej, jak siebie oceniasz, bo chyba to zderzenie z powrotem, z treningami nie było takie łatwe. O, czy wydawało mi się, że będzie to takie miłe, fajne, sympatyczne, ale faktycznie, no czy będę tak w 10-letniej w karierze w boksie zawodowym, no, tak silnej rozgrzewki powiązanej z elementami gimnastyki, fikołkami, żeby rozgrzać no, każdy po prostu nowy element ciała, po prostu no, nie miałem, tak? No, rozgrzewaliśmy się sami gdzieś tam schematycznie, to co się nauczyliśmy gdzieś tam przed w boksie amatorskim, a tutaj no, w trenera rozgrzewka no, kosztuje mnie tak dużo siły, no, że czasem już tak się czuję jak po 6-rundowej walce. No. A na samym początku się czułem, no, jak to po 10-rundowej, to padałem w ogóle po gimnastyce. Marzyłem się, żeby już te fikołki się skończyły, przewroty, naciąganie, no to musiałem już tak, no, myślałem, że się schowam czasem, bo ten stoi tyłem, tylko w trener, nie wiem, czy no, w okularach ma takie tego, że widzi, bo tyłem stoi do mnie i trener mówi, no, że tego fikołka nie zrobiłem. No to ten bardzo dużo widzi, albo słyszy, bo robię też może w dużo waży, to robię to głośno, ale trener za dużo widzi, no to dobrze, że widzi. No, no takie drobne elementy nawet techniki. Z kimś traktuje, a mówi, że trener, że stoi za wąsko i noga idzie nie tak. No, tak jak ja lubię takie bajki, bardzo lubiłem bajki, taka bajka w Dragon Ball o galaktycznych wojownikach, tam taki mistrz Super Saiyaninem. Taki mistrz mistrzów, genialny żółw, tak się nazywał, wychował wielu mistrzów i takie po prostu, w tener bardzo dużo widzi i współpraca, no to po prostu mi, wiem, że przychodzą to. A jeszcze z taką przerwą, gdzie te może złe nawyki, co miałem, bo to każdy pięściarz ma jakieś tam złe nawyki, to mogę je po prostu teraz w tym początku, przypomnieniu sobie tego sportu, już na początku wyeliminować, żeby wejść w ten poprawny boks i te, według mnie w ostatnie 2 lata poboksować już, starać się po prostu z tym doświadczeniem, co masz, dawać je wszystko na siebie z tymi elementami poprawności, co wrzucamy je codziennie na sali. No. I z tymi fikołki już robię poprawnie, więc nie jest ze mną tak źle. Ten mówi, że robię źle, fikołki robię dobrze, w przód i w tył. I przysiady robię dobrze. I wiesz, że sprawdzimy to na treningu, jak robisz. Ale nie ma problemu. No, ja się niestety robię je bardzo dobrze. Więc no, ten etap będzie przyspieszony, tylko no, ten no, lubi dogryźć. Znaczy nie powiem mi, że robię idealnie, bo według mnie robię idealnie, a nie dobrze. No. Trenerze, czy były już jakieś takie mini rundy sparingowe w wykonaniu Andrzeja? I jeśli tak, to jak je trener ocenia? To też jest... Nie można oceniać kogoś, kto wyjdzie pierwszy raz tam na pobawić się z kolegą. To się nie da. To... Nie można powiedzieć, że to jest sparing. Byliśmy w Sokołowie tam z Jackiem Gałązką. Teraz w sobotę, jutro też jedziemy do Sokołowa i ta Andrzej się przyzwyczaja do ringu, Andrzej się przyzwyczaja do rękawic, Andrzej się przyzwyczaja do przeciwników. I to jest wszystko
To jest proces, tego się nie da dzisiaj zrobić. Ja na początku Andrzejowi tłumaczyłem, Andrzej, ty się najpierw przez co najmniej 3 miesiące będziesz przyzwyczajał do obiektu, do sali, do będziesz się przyzwyczajał, żeby później za 4, 5, 6 miesięcy zacząć to normalnie wdrażać. Ta przerwa 4-letnia, bo z tego co ja się orientuję, 4 lata, 3 miesiące, to jednak jest dużo czasu. Dla kogoś, kto naprawdę solidnie trenował, solidnie podchodził i nagle z dnia na dzień nic, to te stawy, mięśnie, te kości, to wszystko, to i głowa, i zmęczenie, to się wszystko nagle teraz i Andrzej jest na etapie przyzwyczajania się do sali, uczenia się starych elementów, które zapomniał i te wszystkie kości, stawy trzeba rozgrać, te ścięgna, mięśnie, one muszą na nowo zacząć pracować. To się nie da tak, że wyjdzie on na jedną rundę, dzisiaj Andrzej może wygrać z każdym, no ale żadna walka nie trwa jednej rundy. Trenerze, czy widać w Andrzeju taki głód na tych treningach? No nie wiem, czy on głodny jest na treningach. Ale, głodny boksu. Ale gdyby nie chciał, gdyby nie był głodny tego boksu, nie przychodził. Tym bardziej, że no naprawdę moje metody treningowe, czy tam jakieś słownictwo, gdzie moje słownictwo dalekie jest od słownictwa profesora Miotka, ale chyba moje jest bardziej skuteczne. I to nie jest tak, że jak ja warknę raz, drugi, to nie dlatego, żeby go zeszmacić, tylko dlatego, żeby go zmobilizować. Wiele ludzi odbiera to całkiem inaczej, no ale każdy odbiera tak, jak to chce odbierać. Gdyby nie był głodny sukcesu, bo to nie chodzi o boks, tylko głodny sukcesu, nie byłoby go dzisiaj na sali. On tego naprawdę nie musi robić. Widocznie chce. Mam takie pytanie jeszcze, czy Andrzej jest jednym z najbardziej niespełnionych ciężkich w Polsce? No bo ma 34 zawodowe pojedynki, 33 wygrane, tylko jedną przegraną z Powietkinem. Czy takie stwierdzenie, które padło z moich ust, jest poprawne, czy trener mnie poprawi? Tutaj. Niespełnionych zawodników w Polsce naprawdę są dziesiątki. Nie będę wymieniał nazwisk, nie będę... Nie wypada mi mówić nazwisk, bo Andrzej walczył o tytuł mistrza świata, co by nie było, przegrał pojedynek i koniec. Wielu zawodników w Polsce miało takie możliwości, umiejętności, że powinni bardzo daleko zajść w sporcie amatorskim. A jeżeli będziesz mistrzem świata, Europy w boksie amatorskim, to znajdą cię, wezmą cię do boksu zawodowego. Gdzieś zbyt szybko wielu zawodników chciało za dużo. Zbyt szybko wielu trenerów chciało za dużo. I zbyt szybko wielu promotorów chciało za dużo, bo każdemu się wydawało, że to już. A to nie, jednak czas. W tym przypadku wielu pośpiech był stratą czasu. A ja jestem w tej luksusowej sytuacji, że mi się nigdzie nie śpieszy. Bo jak mam coś osiągnąć, to i tak to osiągnę. A jak nie mam niczego już osiągnąć, to i tak nie osiągnę. To po co ja się mam stresować, denerwować? Ale jeżeli Andrzej jest na sali i Andrzej na pewno nie jest ostatnim, który do mnie ze mną trenuje, bo mam kilku zawodników, na przykład mam Kacpra i Michała, którym mam Ankę, mam Julkę, będzie kilku następnych będzie ludzi przychodziło, także ja mam co robić, nie? I ja każdemu mówię jedno, nie śpiesz się, nie dzisiaj, jutro się nie da nic zrobić. Jak ja wróciłem z Balinkiem 1 lipca, to ja wszystkim powiedziałem, słuchajcie, za 2 lata będą pierwsze efekty mojego podejścia was. Dzisiaj już wszyscy mówią, no ale tak, jeszcze ten trener nic nie wygrał. Ale jeszcze nie ma 2 lata.
Tego dwa lata już tam nikt nie chce słyszeć, tylko już tam jest, a bo ten przegrał, bo to nie tak idzie jak ten, ale... No ludzie często nie rozumieją, że jest to proces. Tak. I to nie rozumiało wielu, wielu ludzi o tych, co pan powiedział, o tych przegranych, niespełnionych zawodnikach. I to mówię z pełną brzydą, każdemu się śpieszyło. I nie odważę się, ani nie mam takiej potrzeby mówić nazwisk. Ale jeżeli wy panowie zajrzecie w całą tam kartę zawodników, którzy ostatnio poprzegrywali rok, dwa, trzy, cztery, pięć, poprzegrywali i sami zadajcie, no kurtka, miał być taki dobry, nie? Mógł być 100 razy lepszy, gdyby się komuś tam nie śpieszyło. I jest to w dużym stopniu też wina samych zawodników, nie? Bo każdy chce mieć dzisiaj, nie? A u mnie tak nie idzie. Ja nie umiem. Ja nie powiedziałem Andrzejowi, że on będzie jutro mistrzem świata. Ja mu nie powiedziałem, że on w ogóle będzie mistrzem świata. Ale jak będzie trenował, to będziemy bliżej niż dalej. Andrzeju, skąd decyzja, żeby wybrać akurat trenera? Jak się układa wasza współpraca? Bo oglądałem jakieś przebitki i powiem szczerze, że jest wesoło. Mogliśmy zobaczyć metodykę treningową trenera już z jednym z youtuberów. Tam dużo takich zakulisowych rzeczy było i ta rozpoznawalność trenera jeszcze bardziej się zwiększyła. Natomiast ja chciałbym ciebie zapytać, skąd decyzja, że to akurat trener Zbigniew i jak się układa ta współpraca? Więc tak, no może skąd decyzja, że pierwsze takie pomysły sportu, tutaj mówi trener Damian, wszystkiemu winy zawsze jest Damian, co by się stało, wina jest Damiana. Damian po prostu, będzie później, no to spytajcie Damiana imię. Damian jest moim bardzo dobrym znajomym, przyjacielem, jest moim też również w boksie promotorem. Damian od wielu, wielu lat bardzo dobrze się zna z trenerem. I tak zaczęliśmy no sobą nieraz na jakimś tam, nawet w święta się widzieliśmy, na święta spędzaliśmy razem, czy tam różnego rodzaju spotkania. Rozmawialiśmy bardzo dużo na temat boksu, że może fajnie byłoby się cofnąć, to tak mówię, no to może się cofnąć, to może ja coś zrobię ci tu przygotuję, żeby się dobrze czuło, żebyśmy to po prostu razem gdzieś zaczęli budować. I tak podchodziłem do tego, może 5 miesięcy, 6, 7, tak dalej spotkamy się, dalej gadamy, 8 miesięcy dalej gadamy, no dalej, no, leci czas. No. I w końcu ja byłem w Warszawie, Damian był na Warszawie, przyjechał po mnie, wziął mnie do samochodu, przyjechaliśmy na salę do nokautu. Pewnie też przed tym spotkaniem do trenera dzwonił, że taka sytuacja może być, że Wawrzykowi już tak całkowicie no, palma w odbije, że jednak do tego sportu cofnie się i do tego znowu do tego nokautu wejdzie, przyjedzie. To. No i tak się zdarzyło, przyjechaliśmy na salę. Akurat wtedy, pamiętam dzisiaj, była rozgrzewka, to była ta rozgrzewka najsilniejsza turbo śmierci z kukami, przelotami, cała sala prawie wymiękała. Mówię, kurde, no fajnie, tego czegoś nie widziałem dawno, no mówię, fajnie to przeżyć. No. I tak na kolejny trening starałem się przyjść, ale zabrakło odwagi, jeszcze chyba na dwa kolejne zabrakło odwagi, a później się pojawiłem. No i tak po prostu... Jestem tak, zostałem, więc bardzo, bardzo fajnie to dzisiaj po prostu jest. Według mnie też, no tak, ludzie widzą z boku, to no wygląda to wszystko bardzo fajnie, bardzo profesjonalnie na pewno. I tak staramy się łączyć ten boks też, żeby był taki miły, sympatyczny, przyjemny, z pojedynczymi wyskokami do Hiszpanii, chociaż to na ciężko nam mówić, bo oczywiście wtrenować można wszędzie, tak w trener ma rację, że w nokaucie, jeżeli ktoś ma być mistrzem, będzie po prostu mistrzem, ale jeżeli możemy troszkę sobie to urozmaicić, a możemy, to takie, a w Hiszpanii mamy bardzo fajny dzień, w którym się czujemy fajnie i ten woskok po prostu o codzienności, w obowiązku, od telefonu, prowadzenia firmy jest naprawdę bardzo fajny. Będąc tam, no zawsze człowiek się skupi w troszkę więcej niż tutaj, bo już nieraz tutaj no, miałem na salę na to pytania, to spotkania, to musiałem się cofnąć
Więc będę się starał co jakiś czas, nie, co dwa miesiące taki w krótki wyjazd do Hiszpanii robić, żeby się całkowicie skupiać na sporcie, na boksowaniu. Tam mogę na sali iść dwa razy dziennie, więc będę się starał częściej tam po prostu bywać. Andrzej, czy jest już decyzja, kiedy pierwszy raz chciałbyś wystartować? To te Mistrzostwa Polski, to jest ten cel? No, Mistrzostwa Polski, jak dobrze pamiętam, są w grudniu. I jak do Mistrzostw Polski opanuję fikołki szkolne i dostanę zielone światło, że nie jestem taki słaby, nędzny jak na początku i już robię to bardzo dobrze, bo chciałbym z ust w trenera usłyszeć, tak, robisz te fikołki naprawdę dobrze. To wtedy wiem, że inne elementy już mam opanowane, bo inne elementy już będę miał dobre. Jak już z trenera usłyszę, panie, że przód i tył mam tak opanowane, że w szkole no, gimnastycznej powinni do mnie dzwonić i patrzeć, jak się to robi. Film instruktażowy na... Dokładnie będę nakręcał. Trenerze, czy ten grudzień to jest taki optymalny moment, że zdążycie zrealizować to, co sobie założyliście? Nie, to nie jest tak, że my zdążymy, bo się to zrobiliśmy, nie. Pierwszy start, tak rozmawiałem z Damianem, to będzie wrzesień, październik, a mistrzostwa są w grudniu, nie. Damian, znaczy się Andrzej mówi o tych fikołkach, nie, i już tak się tak posłuchałem, go mówię, to pozycja Leszka Blanika jest zagrożona. Pozdrawiamy pana Leszka, żeby kurska. Nie. I nie. To się wszystko robi pomału. Gimnastyka i rozgrzewka, pikołki. Andrzej powiedział, dawno tego nie widział, dawno tego nie robi. Także to nie są rzeczy, które ja sobie myśliłem. To są rzeczy, które moi trenerzy robili. I ja robię, nie? No bo sprawność jest taka, jaka jest. Ja wiem, że będzie gotowy na start wrzesień, październik, listopad. Gdzieś wybierzemy, czy to będzie walka amatorska, czy to będzie walka zawodowa, czy to będzie w Polsce, czy to będzie... Nie wiem, bo od stycznia do września to jest 8 pełnych miesięcy normalnego treningu. Raz jest trudniejszy trening, bardziej intensywny, raz mniejszy. Dla Andrzeja dzisiaj jest jeszcze wszystko intensywne, on nawet jak leży, to się męczy, bo jest wszystko intensywnie. I jak przestanie jęczeć, że go kolana bolą, jak te, to wyjdzie i będzie mógł spokojnie boksować. Czy 6, czy 8, czy 10 rund. Jeżeli ktoś w amatorskim boksie na pełnym gazie wytrzymuje 3 rundy, to w zawodowym wytrzyma 10. To nie jest tak, że tu trzeba koncepcję zmieniać. To jakiś, nie. Ktoś ma być mocny zawodowcy, będzie w amatorskiej i na odwrót. Ja wiem, że wielu fachowców dzisiaj się ze mną nie zgadza. Ma do tego pełne, wszyscy mają do tego pełne prawo, ale poza aspektami fizycznymi wszystkim u Andrzeja do ringu, na salę też musi głowa być, nie? Bo to jest wszystko fajnie. Każdy trening jest naprawdę wesoły i taki ma być cały czas. Tam na samej góry, do finału olimpijskiego, do walki, taki sam ma być trening. Nie można nagle, bo ja nagle będę poważny i bo teraz ja tam jadę, nie? I ten mi przeszkadza, tamten mi przeszkadza. Mi się później okazuje, że wiele rzeczy przeszkadza, bo ja mam być poważny. Nie, mamy się tak cały czas bawić. To ma być fajna przygoda, to ma być fajna zabawa. Tak do tego podchodzę. Był moment, że kilka lat temu poszedłem na badania okresowe do lekarza. Się okazało, że nie mam żelaza, wapnia, magnezu, nic. Ja byłem wrakiem człowieka. Jak mi pani powiedziała, że nie mam żelaza, kupiłem żelazko, ale się okazało, że to żelazko jest plastikowe i nie mogłem go zjeść i nie będę tu
reklamował żadnych specyfików medycznych. I... To Andrzej zna się, ma tam ten, tak. Farmację, to... Mi jest niepotrzebna, nie? I... Zapraszam do badania też, że... Wiele przypadków i kolegów piłkarzy, i siatkarzy, i wielu, gdzie fenomenami na treningu byli, przyszły zawody, przyszła odpowiedzialność, głowa siada i plany, marzenia idą gdzieś na bok, nie? Dlatego tu spokój, zabawa, uśmiech na treningu. Powagę zostawmy poważnym ludziom, a my mamy się bawić i przeżywać fajną, wspólną przygodę. Do nas jeszcze dołączy kilka osób, kilkanaście. I tak przez, ja wiem, jeszcze 25 lat spokojnie. No, oby. Ja jeszcze pewnie kończąc, bo jak trener nawiązał do tego, żeby humorystycznie to zapytam o to zapytałem poza kamerą, kiedy będzie się można spodziewać, że trener założy Instagrama? Insta co? Instagrama. Aha, Instagrama. Owca będzie wiedział, jak trener Owcy zapyta to. Tak, to te Instagrama. No. Trener powie to, co powiedział poza kamerą. Nie, stop. Ja to wszystko mówię. No na chuj mi to, nie? Skoro ja wychowany, nie, naprawdę, ja wychowany w piaskownicy, na Trzypadle, na Trzepaku się tam przepracowaliśmy, liczyłem się, obsługiwałem i z tornistrem chodziłem na piechotę do szkoły, do szkoły podstawowej i przeszkolałem blisko do szkoły górniczej, szedłem kilometr po śniegu, po brudnym śniegu wracałem i dzisiaj mam telefon, ale który mi służy do odbierania rozmów i dzwonienia i nie mam Facebooka i nie mam zamiaru i no żyję tak, jak żyję. Czy to mi poprawi humor? Czy to mi da lepszą jakąś tam pozycję? Czy ja będę, nagle się stanę lepszym, mądrzejszym, jakby Instagrama jakiegoś, czy tam Facebooka? Nie. No jak sobie być normalnie sobą i liczydło mi zostanie to wszystko. Niech sobie kto chce, niech ma. Ja nikomu nie wchodzę. Ja nie rób tego, bo ja tego. Nie. Każdy niech się bawi. Tak jak się bawi, a mnie się bez Insta, jak to było? Insta co? Instagrama. Aha, Instagrama to ten. To mnie się fajnie funkcjonuje, mi to jest do niczego niepotrzebne. Okej, chciałem tak humorystycznie zakończyć. Ja to poważnie mówię. Ja też poważnie. Słuchaj. Gadu-gadu? Gadu-gadu na tyle? Gadu-gadu już nie ma. Będziemy sobie pisali wieczorem. Trener, matko, ważne osoby wpisane w telefonie. Słuchajcie, dziękuję wam bardzo serdecznie za... Mam wszystkie osoby wpisane, mam ponad 1200 kontaktów w telefonie. No jest... Naprawdę dla mnie oni są wszyscy ważni. To dobrze, to akurat dobrze. Ja dziękuję wam bardzo serdecznie za ten wywiad. Z Andrzejem jeszcze porozmawiamy w dodatkowym wywiadzie, na który was zapraszam, bo tam przepytamy go o jakieś dodatkowe rzeczy związane z boksem i jak śledził ten boks. I dopytamy o pewne szczegóły, gdzie był, jak go nie było, że tak powiem. Dziękuję bardzo serdecznie, dziękuję. Za poświęcony czas, za wywiad. Oczywiście, tradycyjnie. Pozdrawiam wszystkich kibiców. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy wszystkich kibiców. Dzięki bardzo. Dziękuję.